przeprosić, niestety mikrofon odmówił nam posłuszeństwa, więc dzisiejsza konferencja będzie się musiała odbyć bez mikrofonu. Na szczęście mamy wspaniałych mówców, którzy z mikrofonem czy bez potrafią mówić tak samo dobrze. Jeszcze raz chciałem przywitać serdecznie Państwa dzisiejszego wieczoru na konferencji pod tytułem Powstania Śląskie, Walka i Wsparcie. Proszę o brawa do naszych prelegentów. Proszę pana Mieczysława Ryby, pracownika naszego uniwersytetu, historyka, eksperta od spraw idei, ideologii z przełomu XIX i XX wieku, oraz pana Wojciecha Kempę. Dziennikarza, publicysty, absolwenta naszego uniwersytetu, a także osobę, która popełniła wiele publikacji i książek na temat Armii Krajowej i Powstania Śląskiego. Dzisiejsze spotkanie zostało zorganizowane przez Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Wademekum, a także przez Katedrę Świata Hiszpańskiego i Polityki Międzynarodowej KUL. Patrona nad dzisiejszym wydarzeniem objęli posłowie Tomasz Rzymkowski i poseł Artur Soboń, portal meritum.pl, a także Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie. Ja już nie będę przedłużał, głos symbolicznie wobec mikrofonu oddaję panu profesorowi Rydzie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu tego zebrania, panu profesorowi Klubu Wademeku. Proszę Państwa, ja taki głos wstępny, bo wiemy, że główny nasz gość to jest pan redaktor, jak już się dowiedziałem, i autor był pozycji, ale nie tylko takich pisanych, ale również, co ciekawe, filmów dokumentalnych o Górnym Śląsku, czy też o powstaniach śląskich. A więc postać niezwykle ciekawa, więc wydaje mi się, że moją rolą będzie troszkę takiego narysowania kontekstu związanego z taką polską myślą zachodnią, która jak gdyby sfinalizowała się z tym, co wiemy i postanowieniami Traktatu Wersalskiego w sprawie Górnego Śląska i później ostatecznej decyzji mocarstw co do podziału Górnego Śląska po I wojnie światowej. A gdybyśmy tak dalej sięgali w pewnym ciągu zdarzeń, które szły aż do II wojny światowej, czy do czasów po II wojnie światowej, ta polska myśl zachodnia ostatecznie została jak gdyby sfinalizowana, czy zaowocowała tymi granicami, które mamy do dzisiaj. Nie mówię tego przekornie, bo pamiętamy, musimy o tym wiedzieć, że to się stało, kiedy Polska była w czasach komunistycznych pod dominacją sowiecką, ale jednak pewien ciąg zdarzeń, ta myśl piastowska ostatecznie, mimo tego, że to uczynili Sowieci, mimo tego, że to się stało na konferencji w Poczdamie, ale jednak ona była wzięta pod uwagę jako element, który miał naród polski gdyby usposobić do pewnej sympatii, do nowego porządku świata przy stracie Kresów Wschodnich. A to się wszystko działo w czasach, powiedzmy, ciemnych zaborów. Oczywiście pierwotne takie nazwiska, czy też osoby związane z ruchem polskim, ruchem narodowym na Śląsku, to jest jeszcze przed tym, jak obóz narodowy się sformułował. Oczywiście związane też w wielu wypadkach z Kościołem, bo jak wiemy, tak naprawdę polskość nie tylko na wschodzie, ale i na zachodzie jednak wokół Kościoła się ogromadzała. Bardzo takie duże doświadczenia też tego, co wiemy, polskością w sensie kulturowym doświadczano w zaborze pruskim czy w zaborze niemieckim już podczas Kulturkampfu. Wiadomo, że Kulturkampf był głównie związany z walką z Partią Katolickie Centrum i z walką z wpływami Kościoła katolickiego w ogóle w Niemczech, no ale przy okazji wiadomo, że Bismarck to widział jako element takiej depolonizacji tych swoich Kresów Wschodnich. Oczywiście Górny Śląsk to nie był teren, który podlegał zaborom, tak? Bo wiadomo jest, że strata Górnego Śląska to jest wiele set lat wstecz, jeśli bierzemy pod uwagę całą historię I Rzeczpospolitej. Warto przy tej okazji wspomnieć parę takich nazwisk,
związanych z działalnością narodową na Górnym Śląsku w wieku XIX, jak Józefa Lompę, księdza Józefa Szafranka czy księdza Alojzego Ficka, Pawła Stalmacha, Karola Miarkę, Adama Nadbioralskiego, Bronisława Koraszewskiego, czy wreszcie znanego nam wszystkim Wojciecha Korfantego, który w dużym stopniu oczywiście był związany z ruchem chadeckim, chrześcijańsko-demokratycznym, jak wiele rzeczy na Śląsku, ale wiemy też, że był przez kilka lat członkiem Ligi Narodowej, a więc wpisywał się w pewien kontekst ruchu wszechpolskiego, tego trójzaborowego ruchu wszechpolskiego, w którym ogromną rolę odgrywały takie postaci, o których chciałbym troszkę powiedzieć, o tej ich myśli zachodniej, jak Jan Ludwik Popławski czy sam Roman Dmowski. Dlaczego to jest istotne i dlaczego warto o tym mówić? Otóż w dzisiejszej perspektywy my nie do końca sobie zdajemy sprawę, co się działo w świadomości polskiej podczas zaborów. Nie mówię o Górnym Śląsku, bo Górny Śląsk, jak wiemy, jest tą krainą utraconą przez Rzeczpospolitą, prawda, gdzieś tam 800 lat wstecz. Natomiast mówię tutaj w ogóle o ziemiach rozgrabionych przez zaborców. Otóż przez te dla niektórych 123 lata, dla innych przez prawie 150 lat, bo te zabory, prawda, to były trzy, a nie jeden ostatni w 1795 roku. Dochodził taki proces potrójnej świadomości, nazwijmy narodowej czy obywatelskiej. Owszem, mówiono po polsku, ale jeśli bierzemy pod uwagę taką tożsamość i przynależności państwowej, to nie do końca. Przynajmniej już w drugiej połowie XIX wieku było tak, że mieliśmy do czynienia z jednym typem Polaka. Dmowski, nie tylko on, pisali, że mamy do czynienia niestety z czymś w rodzaju trzech typów Polaka, o trzech różnych mentalnościach. Ja jeszcze pamiętam, kiedy czytam pamiętniki z bitwy pod Gorlicami z 1915 roku, przełomowa bitwa w I wojnie światowej na ziemiach polskich, a to są moje rodzinne strony i tam są takie wspomnienia, gdzie walczyli też po stronie niemieckiej poborowi z Poznańskiego. No i tam, prawda, śmiertelnie ranny oficer carski mówi do żołnierza pruskiego, do żołnierza niemieckiego, żeby mu nie zabierał portfela, mówi w języku polskim, a ten mu w języku polskim odpowiada, że jednak mu weźmie. Prawda? No, bardzo tragiczny obraz tej sytuacji, który też był manifestowany przez jeszcze w 14 roku, chociażby w zaborze rosyjskim, pewną taką, takimi gestami idącymi w kierunku, powiedzmy, Rosji, czy w zaborze austriackim, tam gdzie moja rodzina była, w kierunku Austrii. Kiedy Gorlice były w cudzysłowie wyzwalane w 15 roku, to wszyscy krzyczeli Hoch Kaiser, prawda, niech żyje cesarz, i nasi przyszli, prawda, nasi wrócili, czyli wrócili Austriacy. To są pewne rzeczy, które były groźne, zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę możliwość odzyskania niepodległości, bo wcale nie musiało być tak, że powstanie jedna Polska, jako jeden organizm państwowy, żeby powstała jedna Polska, musiało być coś takiego jak myśl wszechpolska, czyli że jesteśmy nie na zasadzie takiej, że tworzymy księstwo warszawskie, księstwo, nie wiem, krakowskie, czy takie były twory nawet w XIX wieku, czy Rzeczpospolitą Krakowską, czy Wielkie Księstwo Poznańskie, czy może jakiś Górny Śląsk, ale że tworzymy jedną, całą Rzeczpospolitą. Z panem redaktorem nawet sobie gaworzyliśmy gdzieś tam w kuluarach, prawda, o ruchu autonomii Śląska i pewnych próbach, dzisiaj nawet, po tylu latach, próbach jak gdyby separacji tej dzielnicy od Polski, i to silnie, jak gdyby próbach silnie wspieranych przez ośrodki medialne zewnętrzne, bo wiadomo jest, że Polska podzielona to jest Polska dla przeciwników, zwłaszcza takich geopolitycznych, lepsza niż Polska jedna, w jedności i w całości. Wiemy o tym, że był specjalny statut Górnego Śląska, po I wojnie światowej była swoista autonomia, ale to nigdy nie funkcjonowało na zasadzie takiej sprzecznej z tym, co zwiemy interesami całości państwa polskiego. Ale to się pojawiło jako pewien taki, oczywiście też w odniesieniu do Górnego Śląska, ale jeśli bierzemy pod uwagę Rzeczpospolitą, jako pewna myśl wszechpolska.
i ona była zarazem myślą zachodnią, stąd tak istotne w moim przekonaniu te kontakty samego choćby Wojciecha Kornatego z tym ruchem wszechpolskim, czy z Ligą Narodową, tajna organizacja, ale taka, która miała promować ten ruch wszechpolski szeroko. Proszę Państwa, pan redaktor też tu w kuluarach, tam byśmy sobie dołożyli o tych kwestiach, że nie cała przecież ludność Górnego Śląska wówczas miała te sympatie propolskie, że była bardzo silna nawet w czasie powstań taka struktura, czy też akcja idąca w kierunku proniemieckim również wówczas. Należałoby się zastanowić, jak to się stało, bo to jest zupełnie dziwne, prawda? Nawet ci, którzy obserwowali ówczesne życie społeczne, obserwowali pewne straty, daleko idące straty w polskości, w stanie posiadania tego, co zwiemy polskością w Poznańskim, czy na Pomorzu, czy na Mazurach. Mówiono wręcz o tym, to mówił Popławski czy Dmowski, że jedynie co można zrobić w tych trudnych czasach, kiedy była hakata, kiedy wcześniej czy był Kulturkampf, to trzeba się umocnić na swoich pozycjach i maksymalnie bronić tych pozycji, a trudno mówić o pewnej ekspansji idącej w kierunku poszerzenia polskości. Natomiast na Górnym Śląsku no rzecz rzeczywiście dziwna, bo tam raczej następowało to poszerzanie w czasach zaborów. Notabene na obszarze, gdzie nie było Polski, w dużym stopniu nie było Polski, tej przedrozbiorowej. A więc mamy do czynienia z jakimś takim szerokim ruchem i też w ruchu ludowym, na przykład Bolesław Wysłowów, taki znany działacz ludowy z Galicji, w ten sposób o tym pisał. Zapytajmy siebie, dlaczego gubernia Mohylewska i Witebska tak szybko pozbywają się cech polskości, a Śląsk i Mazowsze prawie w oczach naszych odradzają się. Dlaczego tam kilkudziesięcioletnia rusyfikacja zawiła narodowość polską, a tu kilka wieków germanizacji nie uczyniły kraju niemieckim? Bo tam, odpowiada Wysłowów, Polską była i jest szlachta tylko. A na Śląsku i Mazurach polski jest lud prosty, który język swój i narodowość zachowuje silnie i uparcie wśród najmniej pomyślnych okoliczności. My zapominamy, że ten ruch narodowy, czy nawet ludowy, ale też narodowy, że te ruchy, na pewno takie, nazwijmy je, oddolne, one miały charakter, powiedzmy, taki powszechny, czy jak to się wtedy mówiło, demokratyczny, czyli ogarniały bardzo szerokie warstwy ludności. Na gruncie szeroko rozumianej Polski chodziło o upodmiotowienie chłopów i unarodowienie ich, a na gruncie na przykład śląskim analogiczne upodmiotawianie czy unarodawianie ludu czy robotników łączyło się też z walką o polskość. Natomiast na Kresach Wschodnich, przy takim procesie upodmiotawienia szerokich warstw ludowych i sporych błędach, jeśli bierzemy pod uwagę politykę szlachty czy magnaterii już w I Rzeczpospolitej, a nawet w wieku XIX, jeśli bierzemy pod uwagę relacje mas szerokich chłopstwa w stosunku do szlachty czy do magnaterii, proces był inny. Tam się traciło pewien stan posiadania, tak to opisywał Wysłowów, ale nie tylko on, z tych przede wszystkim względów. A tu na Zachodzie mamy do czynienia z takim bardzo, ale to bardzo ciekawym ruchem z punktu widzenia Polski. Proszę Państwa, no zwróćmy do tego Jana Józefa Popławskiego, bo jest to postać w obozie narodowym, czy w ogóle w tak zwanej myśli zachodniej określana jako taka sztandarowa, że ta polska myśl zachodnia to gdzieś na tym Popławskim w dużym stopniu stoi. Dlaczego to będzie istotne, to powiem za chwilę, natomiast może z kilka cytatów z jego publikacji. Popławski w głośnym artykule w 1887 roku pod zatytułowanym Środki obrony pisał: całe do rzeczy Bałtyku od Wisły aż do ujścia Niemna tak niebacznie kiedyś roztrwonione wraz ze Śląskiem przez państwo polskie musi być odzyskane przez narodowość polską. Wyrzeczenie się tego przyrodzonego dziedzictwa i nieszczęśliwe majaki podbojów na wschodzie były przyczyną naszego upadku politycznego i dzisiaj w pracy odrodzenia te błędy przeszłości przygniatają nas swym ciężarem i wstrzymują w pochodzie ku lepszej przyszłości. Nasi politycy marzą jeszcze o Wilnie i Kijowie, ale o Poznań mniej dbają, o Gdańsku zapomnieli prawie zupełnie, a o Królewcu i Opolu nie myślą zgoła.
czas już zerwać z tą tradycją, która pasowała na bohaterów Jeremich Wiśniowieckich, a na pastwę niemieckim katom oddawała Kalksteinów. Czas już po wiekach błąkania się po manowcach wrócić na starą drogę, którą ku morzu trzeliły krzepkie dłonie wojów piastowskich. Polityka piastowska, odwrócenie całego takiej tradycji jagiellońskiej, która szła w kierunku zaangażowania tutaj polskiej polityki zagranicznej, polskiej myśli, czy polskiego wysiłku militarnego w kierunku wschodnim przez kilka wieków. Tu jest ten słynny powód do polityki kreskowskiej. No, te środowiska narodowe wiedzą, że ten mieczyk dobrego to właśnie to przede wszystkim znaczy. W 1905 roku Popławski pisał o relacjach, bo wiadomym jest, że Śląsk, Poznańskie, Pomorze, to były takie, Warmia i Mazury, takie elementy no, gigantycznego konfliktu z Niemcami. Jeśli to się chciało odzyskać, to trzeba było walczyć z Niemcami, a w szczególności z Prusami. Twierdzono wręcz, że odzyskanie tych ziem ostatecznie doprowadzi do katastrofy Prusy. To znaczy, że to jest podwalina, fundament, ostatecznie warunek sine qua non prawdziwej niezawisłości Polski niepodległej. To znaczy, że bez tych ziem trudno mówić o swobodnym handlu, mówimy o pomocy, czy też o bezpieczeństwie, dzisiaj to by się powiedziało energetycznym, no nazwijmy to prawda energetycznym, czy też przemysłowym, jeśli bierzemy Górny Śląsk. To nie sposób mówić o niepodległej Polsce. Ale kiedy się to odzyska, to praktycznie Prusy jako takie przestaną odgrywać dużą rolę, a w perspektywie mogą się zupełnie przesunąć w kierunku Berlina, a nie iść w tym pochodzie kilkuwiekowym na wschód i znikną, tak jak kiedyś zakon krzyżacki, prawda, na tej północnej flance, tam gdzie królewiec. Więc to było stwierdzono walka kluczowa w ogóle dla Polski. Więc to jest Polska myśl zachodnia. Kluczowa walka rozgrywa się na zachodzie, nie na wschodzie. Jeśli Polska ma być niepodległa, to musi się oprzeć na zachodzie o Odrę, a nie tyle o wschód. To są zupełnie nowe rzeczy. Nam dzisiaj się, no niestety dzisiaj też nam się nie wydają oczywiste. To jest zupełne też kuriozum, bo mamy granice piastowskie i w ogóle nie mamy myśli piastowskiej, nawet myśli politycznej. To jest rzecz moim zdaniem kuriozalna zupełnie. Czyli nieadekwatne, powiedzmy, widzenie również w historiografii. Pojawiają się takie lekko magiczne książki o tym, jak mogliśmy stworzyć w 20 roku Wielkie Imperium na wschodzie. Pytanie, jak? No ale to już są pewne takie, no, można pisać wszystko, tylko pytanie jest, jaki jest dowód na taką rzeczywistość. Natomiast tego myślenia zachodniego dzisiaj nie ma, a ono było pierwotne w stosunku do sukcesów w tym zakresie, zwróćcie Państwo uwagę. Popławski to pisał w momencie czarnej nocy zaborów, takich jak, weźmy, jak dzisiaj teraz, ta noc ciemna. To, wiecie Państwo, marzenia o jakiejkolwiek formie niepodległości, w ogóle o autonomii w przestrzeni poza Galicją, to były w ogóle marzenia zbyt śmiałe. A on mówi nie tylko o budowie państwa, on mówi o pójściu coraz dalej na zachód, nie kończąc nawet na Śląsku, ale oparciu się o Odrę. Więc Popławski pisał w ten sposób. To jest istotnie walka na życie i śmierć, bo nie może być Polski bez Górnego Śląska, bez Pomorza, bez Prus Zachodnich, a nawet chociażby ze względów terytorialnych i wschodnich. A dla państwa pruskiego utrata tych prowincji, których granica o kilkanaście mil zaledwie jest oddalona od Berlina, to niemal wyrok zagłady, to obalenie jego potęgi, to odebranie mu nawet nazwy. Niemcy mogłyby się pogodzić z tą stratą, nie przestając być wielkim narodem i nawet potężnym państwem, ale Prusy straciłyby czwartą część swojej ludności i wróciłyby do stanowiska i nazwy Brandenburgia. Śmiertelna walka z Prusami, które zjednoczyły Niemcy, ja przypomnę. Ta polityka niemiecka jednak była polityką pruską w dużym stopniu. Proszę Państwa, może nie będę innych cytatów z Popławskiego, bo pan redaktor jest głównym gościem, a ja niestety się rozgadałem. Więc może, proszę Państwa, w jakimś sensie można by powiedzieć, że te inspiracje intelektualne, później działania takie metodyczne w środowiskach polskich, tych zachodnich, tych prozachodnich, z tym ukierunkowaniem polityki polskiej,
one w dużym stopniu były pobudzane do działania, moim zdaniem to jest paradoksalna rzecz, na skutek tego Kulturkampfu, tych ruchów pruskich i tak dalej. Ta metodyczna, bardzo przemyślana, konsekwentna polityka pruska, polityka niemiecka, antypolska polityka powodowała tak samo próbę tak samo racjonalnej, metodycznej, zorganizowanej polityki polskiej bez własnego państwa. Bo jeszcze bez własnego państwa. Obrona polskości na tych kresach. Proszę Państwa, przejdę tylko krótko, żeby już nie zanudzać, do Dmowskiego. Jest taka słynna jego praca, taka, która od strony istotowej, jeśli bierzemy pod uwagę widzenie spraw zagranicznych przed I wojną światową, praktycznie ułożyła cały obóz narodowy, to jest Niemcy, Rosja i kwestia polska. Oczywiście Dmowski był kontynuatorem, zarazem współpracownikiem Jana Ludwika Popławskiego. Jan Ludwik Popławski w 1908 roku zmarł, więc nie miał szans zmagać się o niepodległość w czasie I wojny światowej. Ale ta książka wywołała wiele kontrowersji nawet w środowisku narodowym, ale była kluczowa, jeśli bierzemy pod uwagę na spojrzenie i na Niemcy, i zarazem na nasze kresy zachodnie. Dmowski pisał: świadomość niebezpieczeństwa niemieckiego utrwaliła się dziś w Polsce i cały naród polski uważa dziś Niemcy za głównego swego wroga, rozumiejąc, że wszystko, co się gdziekolwiek czyni dla umocnienia i obrony polskości, jest w ostatniej instancji walką z Niemcami. To proszę Państwa, dlatego tak narodowcy poznańskim przed wojną mieli tak wielką popularność, prawda? No, na Śląsku bardziej tradycja, bardziej korfanty, ale generalnie ta prawica, która tak przeorientowywała swoje myślenie z tego wschodniego na zachód. Oczywiście nie chcę, tu pan redaktor będzie sporo pewnie mówił, żeby to pokazać. Oczywiście, że była Polska Organizacja Górnego Śląska, że te powstania to jest gigantyczny wysiłek w tym rozumieniu, że ta Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska była przecież na wzór tej ogólno, prawda, królewo wiackiej Polskiej Organizacji Wojskowej budowana, że ludzie, którzy z obozem piłsudczykowskim byli związani, też w tym uczestniczyli czynnie, że jest słynny przeciwnik Korfantego wojewoda Grażyński, no, który miał w tym swój udział i swoje zasługi, mimo, prawda, tego konfliktu i podczas powstania i później, szczególnie w okresie międzywojennym, bardzo bolesny to konflikt przecież i bardzo bolesna to historia. Ale w sensie koncepcyjnym Piłsudski był, wydaje się, po I wojnie światowej nieco bezradny co do tego, tej swojej myśli zachodniej, czy w ogóle myśli zachodniej. On był po prostu, w ogóle na tym się nie znał i w tym nie był zaangażowany. Raz, że pochodził z kresów, a dwa, że w jego widzeniu to Rosja zawsze była tym głównym przeciwnikiem, a nie powiedzmy Niemcy. Więc cóż, on oczywiście w słynnym spotkaniu z hrabią Kesselerem no, mówił o tym, że współczesne pokolenie Polaków nie wyda wojny Niemcom o Poznańskie, o Pomorze czy o Śląsk, chyba że Antanta nam to ofiaruje, prawda, podczas konferencji pokojowej. W rozmowie z Władysławem Baranowskim po powrocie z Warszawy mówił: Polska jest właściwie bez granic i wszystko, co możemy w tej mierze zdobyć na Zachodzie, zależy od Antanty i o ile zechce ona mniej lub więcej ścisnąć Niemcy. Na Wschodzie to inna sprawa. Tu są drzwi, które się otwierają i zamykają i zależy, kto i jak szeroko siłą je otworzy. Wielka wojna polsko-bolszewicka, to tam jest główne zaangażowanie. Z Leonem Wasilewskim z kolei tymczasowy naczelnik mówił: wszystko to, co Polska w sensie granic otrzyma na Zachodzie, będzie podarunkiem koalicji, bo tam nic własnym siłą nie zawdzięczamy. Oczywiście to nie było prawdziwe stwierdzenie, bo pamiętajmy o tym, że na konferencji paryskiej Polska jako państwo była uznana jako państwo zwycięskie, ponieważ nasza delegacja była zaproszona do obrad na tej konferencji, do delegacji w osobie Paderewskiego i Dmowskiego, Paderewskiego premiera i Dmowskiego jako szefa Komitetu Narodowego Polskiego. I ostatecznie
I ostatecznie i na tej konferencji, i na tym traktacie wersalskim, czy na konferencji w Paryżu, i ostatecznie po tych wszystkich plebiscytach, które były postanowione, no jednak dało się bardzo dużo wywalczyć, gigantycznie dużo wywalczyć. Że to było spięte z powstaniem wielkopolskim i z trzema powstaniami śląskimi, to prawda, ale bez wielkiego wysiłku dyplomatycznego, który jedno i drugie spiął, to takie powstania, wiemy o tym, by się skończyły klęską, bo jeśli my mówimy, prawda, o tych oddziałach Grenzschutzu i tak dalej, to owszem, ale wszyscy wiedzieli, że gdyby regularna armia niemiecka stanęła do walki z powstańcami, to by się to szczęśliwie nie zakończyło, więc trzeba było jednak uruchomić cały wysiłek ten dyplomatyczny, żeby tych Niemców zblokować, jeśli bierzemy pod uwagę ich możliwości operowania militarnego podczas powstań śląskich na Górnym Śląsku. Więc w tym znaczeniu ja nie chcę umniejszać tego, co zwiemy ruchem czy nurtem piłsudczykowskim, czy działań wielu ludzi konkretnych, którzy się angażowali militarnie. Natomiast chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, co zwiemy całą polską koncepcją myśli zachodniej. Już za Popławskiego się mówiło o Odrze, ale byli już wówczas tacy narodowcy, którzy sugerowali nawet tą tak zwaną Nissę, tak czy Nysę Łużycką, a tak naprawdę na początku II wojny światowej to padnie jako konkretny program i on zostanie skutecznie doprowadzony. Najpierw jest myślenie, później jest jakieś planowanie na tle tego wszystkiego, a później jest działanie. Nigdy nie inaczej. Dlatego trzeba widzieć to w całym kontekście. Ja dziękuję za uwagę i przepraszam, że za długo trochę przed panem redaktorem ten głos. Było to naprawdę bardzo ciekawe wystąpienie. Test, który się tu pojawił, się chętnie też odniosłem podczas swojego wykładu. Przede wszystkim chcę zacząć od jednego. Śląsk jest w innych regionach Polski często niezrozumiany. Dlaczego jest niezrozumiany? A z uwagi na swoją niezwykłą specyfikę. Ta specyfika wynika po prostu z historii. Mój szacowny przedmówca przed chwilą mówił, że Śląsk już w XIV wieku rozstał się z Polską, drogi Polski i Śląska rozeszły się. Od tej pory podążały one innymi torami. I to oczywiście nie mogło pozostać bez konsekwencji, przede wszystkim na sytuację ludnościową. Tutaj pan profesor zwrócił uwagę na to, że śląski był przede wszystkim lud. Jeżeli mówimy o kresach, na co tu pan profesor zwrócił uwagę, Polska była przede wszystkim szlachta, magnateria, to na Śląsku odwrotnie. Ta szlachta, magnateria albo była, przybyła z głębi Niemiec, albo była miejscowa, ale w pełni zgermanizowana. W związku z czym wśród wielkich posiadaczy ziemskich, wśród burżuazji, wśród posiadaczy majątków nie było w ogóle Polaków. Natomiast lud był w zdecydowanej większości Polski. Ale przez te całe 600 lat, jak Śląsk pozostawał poza Polską, oczywiście na teren Śląska przybywali osadnicy z innych regionów Niemiec. Te szczególne fale osadnicze miały miejsce po wielkich wojnach, najpierw po wojnie 30-letniej, potem po wojnach śląskich, to były wtedy masowe, to było masowe osadnictwo, które diametralnie zmieniało strukturę ludnościową i to spowodowało, że Dolny Śląsk dosyć szybko się zgermanizował, aczkolwiek wbrew powszechnym sądom, aż po wiek XX były enklawy, gdzie polskość się utrzymała. W niektórych powiatach jeszcze u progu XX wieku Polacy stanowili na Dolnym Śląsku istotny odsetek ludności. Na Górnym Śląsku polskość dominowała aż po wiek XX, ale tak jak mówiłem, stałe osadnictwo powodowało, że odsetek ludności niemieckiej rósł stale. Co więcej, aż od połowy XVII wieku miała miejsce planowa germanizacja prowadzona na Śląsku. Ten ruch, ten
proces germanizacyjny nie był przypadkowy. Po prostu w czasie wojny 30-letniej okazało się, że wielu Ślązaków, wielu mieszkańców Śląska sympatyzuje z Polską i jest gotowa, ba, pragnie przyłączenia Śląska do Polski, bo Polska jawiła się wówczas jako kraj bogaty, stabilny, a przy okazji tolerancyjny religijnie, co było w warunkach wojny 30-letniej niezwykle ważnym argumentem dla ludności Śląska, niezwykle podzielonej religijnie. W związku z czym, kiedy skończyła się wojna 30-letnia, miały miejsce pierwsze przepisy germanizacyjne. One dotyczyły obsady probostw, których nie wolno było, czyli probostwa, które protestanckie, które wracały na łono kościoła katolickiego w wyniku zwycięstwa Habsburgów, nie mogły być obsadzane przez księży narodowości polskiej. Potem weszły przepisy dotyczące zakonów i tak dalej, i tak dalej. Czyli te przepisy, one germanizacyjne już od XVII wieku wchodziły w życie, a nasiliło się to po oczywiście wojnach śląskich, po okresie, a zwłaszcza w okresie Kulturkampfu, wtedy to ten proces germanizacyjny miał swoje apogeum, o czym zresztą żeśmy przed chwilą słyszeli. Aby awansować w hierarchii społecznej, trzeba było wyrzec się polskości. To był warunek sine qua non, więc jeśli ktoś chciał awansować, on musiał przyjąć kulturę i język niemiecki. W życiu politycznym Śląska, w życiu politycznym Niemiec funkcjonowali Ślązacy wywodzący się z polskich rodzin, ale oni, wchodząc do Reichstagu, do Landtagu czy do innych instytucji, oni wchodzili tam z partii niemieckich, prawda? Przede wszystkim z partii Centrum, ale także z innych partii. W związku z czym to wszystko powodowało, że wielu Ślązaków się germanizowało, wielu Polaków mieszkających na Śląsku ulegało germanizacji. Ale wbrew pozorom mieliśmy też procesy odwrotne. Bo przecież jeżeli osadnicy przybyli z głębi Niemiec, przybywali na Śląsk, mieszkali, funkcjonowali tam jako chłopi, jako robotnicy, w otoczeniu większości Polaków, oni nierzadko przyjmowali kulturę i język polski. Co więcej, te społeczności nie żyły w hermetycznych gettach. Oni mieszkali obok siebie, pracowali w jednym zakładzie, mieszkali w tych samych familokach, chodzili często do tego samego kościoła, stykali się ze sobą. Dochodziło do małżeństw mieszanych. Dlatego nikogo nie może zdziwić, że jeżeli weźmiemy chociażby listy powstańców śląskich, to znajdziemy tam bardzo wielu noszących typowo niemieckie nazwiska. Wśród skazanych na karę śmierci żołnierzy Armii Krajowej, zbilotynowanych w katowickim więzieniu, znajdziemy osoby o takich nazwiskach jak Scholz, pisane SCHOLZ, jak Miller, pisany przez umlaut, jako polscy patrioci ze Śląska. A z drugiej strony, jak weźmiemy zagorzałych Niemców, germanizatorów, nie brakuje tam takich z polskimi nazwiskami. Dlatego tak trudno czasami zrozumieć Górny Śląsk osobie, która przybywa z zewnątrz. Bo czy Ślązakiem jest ewangelik? Nie. Może być katolik. O, może być Polakiem, katolik z niemieckim nazwiskiem. I może być Niemcem, katolik z polskim nazwiskiem. To niezrozumienie często rzutuje na oceny Górnego Śląska i potem pada pytanie, no to jacy są ci Ślązacy? Są różni. Są tacy, którzy są zdecydowanie propolscy, którzy za Polskę gotowi byli oddać życie i takich jest bardzo dużo, ale byli tacy i są do dzisiaj, którzy Polski szczerze nienawidzą. I takich również nie brakuje. Tutaj wspomniano o ruchu Autonomii Śląska. Tak, oni nienawidzą w większości Polski i Polaków. Oni są dumni, ja wielokrotnie z nimi rozmawiałem, przecież to są moi koledzy, których na co dzień znam i my ze sobą rozmawiamy. Oni są dumni, że ich dziadkowie walczyli w Freikorpsie po drugiej stronie. Ogromną rolę w podtrzymaniu ducha polskiego odgrywały takie instytucje kultury, byśmy dzisiaj powiedzieli, ludowe, w pełni amatorskie, jak teatry, chóry kościelne,
orkiestry, które funkcjonowały praktycznie przy każdej parafii. Każda najmniejsza parafia miała chór, miała teatr ludowy. I co one wystawiały? One najczęściej wystawiały polskie sztuki. Tam grano polskie utwory, tam prezentowano sztuki o Mieszku I, o Bolesławie Chrobrym, to był szczególnie ulubiony bohater. I takim szczególnie ulubionym bohaterem na Śląsku był Tadeusz Kościuszko. Wiele sztuk wystawianych właśnie przez amatorskie teatry było poświęconych właśnie Tadeuszowi Kościuszce, jako temu przywódcy polskiemu, który stał na czele chłopów, prostego ludu, ponieważ śląski lud oprócz tego, że pielęgnował polskość, no, on tą polskość w dużej mierze pielęgnował w opozycji do posiadaczy ziemskich, posiadaczy wielkich majątków, posiadaczy kopalń, hut, wyższej kadry inżynierskiej, ale i średniej kadry inżynierskiej właśnie w kopalniach i hutach na Górnym Śląsku, którzy w większości byli Niemcami, więc ten konflikt narodowościowy, on miał też swoje przełożenie na konflikt społeczny. I tak jak wspomniałem, na początku właściwie tylko i wyłącznie, powiedzmy, na tym niższym szczeblu, na szczeblu, czyli wśród ludu pielęgnowana była ta polskość. Kto awansował, ten już był praktycznie rzecz biorąc skazany na bycie Niemcem. To trwało, przełomem tutaj był rok 1903. Co się zdarzyło wtedy w tym roku 1903? Oto po raz pierwszy posłem do Reichstagu zostaje człowiek, który do niemieckiego parlamentu startuje jako Polak z polskiej listy, jako przedstawiciel polskiego społeczeństwa na Górnym Śląsku. To jest Wojciech Korfanty, wygrywa wybory w drugiej turze nieznacznie, ciut powyżej 50% głosów, ale wystarczyło, żeby zostać posłem. I co się takiego dzieje? Zacytuję samego Wojciecha Korfantego, który w swoim pamiętniku napisał: w dzień zwycięstwa masy polskie opanowały ulice Katowic i po raz pierwszy zabrzmiała melodia „Jeszcze Polska nie zginęła”. Odbiło się to głośnym echem po całej Polsce, która dowiedziała się dopiero, że na Górnym Śląsku żyje lud polski czujący po polsku. Proszę Państwa, rozmawiamy o roku 1903. Od trzeciego rozbioru Polski minęło 108 lat, prawda? Od ostatniego wielkiego powstania, czyli powstania styczniowego, minęło lat prawie 40. W tym czasie pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła” nie była znana wśród mas polskich w Warszawie, w Poznaniu. Nie śpiewano jej na ulicach Łodzi, a oto na ulicach Katowic, Siemianowic, Chorzowa, Zabrza ta pieśń rozbrzmiewa. Okazuje się, że Ślązacy ją znają. Wielotysięczne tłumy śpiewają pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła”. Było to niezwykłe wydarzenie, które, tak jak napisał Korfanty, odbiło się szerokim echem po Polsce, bo nagle uświadomiono sobie, że ta dzielnica, której w ogóle nie uznawano już jako część Polski, w świadomości historycznej, to było coś, jakbyśmy dzisiaj o Wandalach opowiadali, czy o Cesarstwie Rzymskim. Czasy zaprzeszłe. I okazuje się, że ta polskość tam trwa i to jest trwa niezwykle silnie. Wojciech Korfanty został w tym momencie liderem, praktycznie rzecz biorąc przywódcą polskiego ruchu narodowego w zaborze niemieckim, nie tylko w skali Śląska, ale w skali całego praktycznie zaboru niemieckiego. Stał się niekwestionowanym liderem, niekwestionowanym przywódcą, a Śląsk nagle stanął w awangardzie tego ruchu niepodległościowego. Nagle się okazało, że to tutaj bije serce Polski. Często można powiedzieć, że tak, to serce Polski często biło w takich miejscach, gdzie ten konflikt narodowościowy był szczególnie silny. We Lwowie, gdzie był konflikt z Ukraińcami, prawda? Tu mamy sytuację podobną. Tam, gdzie się ludzie ścierają narodowościowo,
w życiu codziennym. Tam nagle się okazuje, że ten problem jest dla ludzi niezwykle ważny. I tak właśnie było na Górnym Śląsku. Ale oto przychodzi rok 1914, wszyscy wiemy, co się wydarzyło, nie będziemy opowiadać. Potem mamy rok 1918. Kończy się pierwsza wojna światowa, już dobiega końca. Wiadomo już, że Polska raczej odzyska niepodległość. W każdym razie jest na najlepszej drodze. Wtedy 25 października 1918 roku Wojciech Korfanty wygłasza swoje słynne przemówienie na forum Reichstagu, gdzie domaga się przyłączenia ziem zaboru pruskiego, zaboru niemieckiego do odradzającego się państwa polskiego i wymienia te ziemie i wymienia także nie tylko Wielkopolskę, Pomorze, ale także wymienia Górny Śląsk. Ta sprawa w tym momencie staje na ostrzu noża. Ale co się dzieje? O ile Wojciech Korfanty zdaje się być niekwestionowanym przywódcą Ślązaków, to oto pojawia się zupełnie nowe pokolenie. Tutaj wspomniano o tym konflikcie między Korfantym a Grażyńskim. Grażyński to się pojawił później, a konflikt pojawił się zdecydowanie wcześniej. Po prostu wyrosło nowe pokolenie, pokolenie Ślązaków. Wojciech Korfanty i jego najbliżsi współpracownicy, ci, którzy tworzyli później Polski Komisariat Plebiscytowy, Rymer, Biniszkiewicz, prawda, to są Wolny, to są ludzie no, w moim wieku, prawda, w naszym wieku. Wojciech Korfanty urodził się w roku 1873. Większość jego współpracowników to byli ludzie między 40 a 50. Dla ludzi w waszym wieku to już nie były takie autorytety. Ci ludzie mieli zupełnie inne spojrzenie na sprawy przyszłości Górnego Śląska. Ludzie w wieku lat 20 kilku, czyli praktycznie o pokolenie młodsi, stali za Polską Organizacją Wojskową. To byli ludzie, którzy gotowi byli z motyką pójść na słońce, jak to się mówi. Ludzie z pokolenia Korfantego to byli ludzie zdecydowanie ostrożniejsi w swym działaniu, a przede wszystkim Wojciech Korfanty to był człowiek, który lata spędził w parlamencie, czy to w Reichstagu, czy w Landtagu. To zaowocowało tym, że dla niego te sprawy prawne, te procedury prawne, działania w kręgu dyplomatów, no to był jego żywioł. Wojsko to było coś, czym on się żydził. No i w tym tkwiła główna przyczyna tego konfliktu, który tak tragicznie potem zaważył na losach tych, którzy przyczynili się do przyłączenia Śląska do Polski, a więc pomiędzy przywódcami POW, właśnie Polskiej Organizacji Wojskowej, bo to nie tylko Grażyński, to przecież Zgrzebniak, to przecież Ludy Galaskowski, to Fojkis, to Gajdzik, to są ludzie właśnie wszystko dwudziestokilkuletni, którzy mieli za złe Korfantemu, że on ich hamował. Oni chcieli już w kwietniu 1919 roku zrobić powstanie. Jak Korfanty to usłyszał, to mal zawału serca nie dostał. Swoimi kanałami doprowadził do tego, że do powstania wtedy nie doszło. Ono nie miało najmniejszych szans powodzenia. Polska Organizacja Wojskowa dopiero raczkowała. Nie mówiąc już o uzbrojeniu, którego było tyle, co na lekarstwo. Ale wrócono do tematu w czerwcu 1919 roku. Kiedy w końcu wybuchło pierwsze powstanie śląskie, ja tu nie będę opowiadał szczegółów, bo bym tu Państwa zanudził, bo nie o to chodzi. Ono praktycznie wybuchło w sytuacji przymusowej, kiedy po pierwsze doszło do strajku generalnego na Śląsku i do masakry górników, a także nie tylko górników, bo zginęło 7 górników, 2 kobiety, 1 dziecko, no co oczywiście zaowocowało
strasznym wzrostem nastrojów antyniemieckich wśród polskiej ludności, ale przede wszystkim doszło równocześnie do wsypy w polskiej organizacji wojskowej. Kurierzy wpadli i policja niemiecka przejęła dokumenty dotyczące struktury organizacyjnej, które jeszcze nie stosowano pseudonimów, w dokumentach figurowały nazwiska, więc się zaczęło aresztowania powstanie, więc wybuchło w sytuacji przymusowej. I zakończyło się oczywiście katastrofą, bo powstańcy nie mieli szans w starciu z regularnym wojskiem niemieckim, które w tym czasie stacjonowało na Górnym Śląsku, no bo mówimy Grenzschutz, no ale Grenzschutz to jest co? No to przecież dawna 117 dywizja Reichswehry generała Hofera, no to przecież elita niemieckiej armii, można by powiedzieć. Co mogli źle uzbrojeni powstańcy, mający raptem 3000 karabinów na wyposażeniu z regularną niemiecką dywizją? No nic nie mogli zrobić. No, w tym czasie powiedzmy, że przeformowano brygadę, ale to już są szczegóły. Ale tak jak już pan profesor tu wspomniał, miało pierwsze powstanie śląskie swój pozytywny skutek. Mianowicie jaki? No, wycofano wojska niemieckie. Regularne wojska niemieckie zostały wycofane, a na ich miejsce przybyły jednostki wojskowe alianckie, francuskie, włoskie i angielskie. Oczywiście to spowodowało, że sytuacja militarna zdecydowanie się zmieniła na Górnym Śląsku. I tak jak już tu wspomniano, podstawą miał być plebiscyt. To w nim pokładano główne nadzieje. Przewodniczącym Polskiego Komisariatu Plebiscytowego został mianowany Wojciech Korfanty. W zasadzie już w grudniu 1919 roku, choć oficjalnie dopiero w lutym następnego roku, ale już w grudniu właściwie to ta nominacja funkcjonowała. I teraz, co jest takie istotne, bo wokół tej sprawy też wiele mitów narosło, że Polska plebiscyt przegrała, że Górny Śląsk w myśl plebiscytu powinien zostać przyłączony do Niemiec. Często można taki pogląd słyszeć, że przecież 60% prawie głosowało za Niemcami. Otóż nie. Artykuł 88 Traktatu Wersalskiego, o czym musimy pamiętać, przewidywał, że zostanie przeprowadzony plebiscyt nie w sprawie przynależności Górnego Śląska państwowej, ale w sprawie wytyczenia granicy. Chodziło o to, że te gminy, które opowiedzą się w plebiscycie za Polską, miały zostać przyłączone do Polski, a te gminy, które opowiedzą się za Niemcami, miały zostać przyłączone za Niemcami, do Niemiec. To, jak się okazało, była wielka naiwność. Ktoś, planując ów plebiscyt, nie miał kompletnie świadomości tego, jaka jest rzeczywista sytuacja na Górnym Śląsku. Wielu prawdopodobnie wydawało się, że im bliżej Polski, tym prawdopodobieństwo będzie większe, że zagłosują gminy za Polską. Im dalej od Polski, no to prawdopodobnie zagłosują za Niemcami. Otóż wcale tak nie było. Gdzie Niemcy mieli największe wpływy? W dużych miastach. Nie tylko dlatego, że w dużych miastach posiedlali się osadnicy niemieccy, choć oczywiście to też, bo tam ich było najwięcej. Nie. Niemniej istotne było to, że Polacy ze wsi, którzy przybywali do tychże miast, oderwani od swojego tradycyjnego środowiska, o wiele łatwiej się germanizowali, pracując w zakładach zarządzanych przez Niemców, gdzie niemiecki język obowiązywał na co dzień, gdzie wiedzieli, że aby awansować, to nie mogą się ze swoją polskością obnosić. Tam się w związku z tym łatwiej germanizowało niż na wsi, gdzie ludzie od pokoleń funkcjonowali w swoim środowisku. I efekt był taki, że jeżeli na przykład weźmiemy wyniki plebiscytów, no to w wielkich miastach, w Mysłowicach, w Katowicach, w Królewskiej Hucie, czyli dzisiejszym Chorzowie, w Gliwicach, w Rybniku, w Tarnowskich Górach wygrali Niemcy, ale wszystkie wioski dookoła głosowały za Polską. Jeżeli weźmiemy takie Gliwice, to jest tak naprawdę dzisiejsze centrum Gliwic, bo wszystkie dzielnice obrzeżne, Wójtowa Wieś, Brynek,
Sośnica, Łabęda, więc wszystko dookoła, to są dzisiaj dzielnice Gliwic, ale wówczas to były odrębne gminy. One wszystkie głosowały zdecydowanie za Polską. Więc jak przyłączyć Gliwice do Niemiec, a te wszystkie gminy dookoła do Polski? Jak przyłączyć Królewską Kutę, skoro cała dzisiejsza Ruda Śląska, która powstała z połączenia 10 gmin, które tam kiedyś istniały, całe Świętochłowice, które powstały z połączenia bodajże 6 gmin, wszędzie głosowano za Polską. A one są na zachód od Chorzowa czy Królewskiej Kuty. Powiat Toszecko-Gliwicki głosował za Polską. Powiat Strzelecki głosował za Polską. Nie dało się tego podzielić tak, jak chciała tego Komisja Międzysojusznicza. I dlatego wybuchło trzecie powstanie śląskie. Ponieważ zaczęły się momentalnie targi. Oczywiście, tak jak wiemy, Anglicy w tym czasie zdecydowanie popierali opcję niemiecką. Tak konsekwentnie w tym byli. Bo o tym się też zapomina, ale wstępna wersja traktatu wersalskiego mówiła, że cały Górny Śląsk zostanie przyłączony do Polski. To dopiero zmieniono. Ostateczna wersja była inna. Anglicy zdecydowanie optowali przeciwko nadmiernemu osłabianiu Niemiec, bo przede wszystkim to by za bardzo ich zdaniem wzmocniło pozycję Francji. Ponieważ mieli w tym poparcie Włochów, to Francuzi byli odosobnieni w poparciu stanowiska polskiego i okazało się, że są gotowi, że ostatecznie gotowi są Francuzi wycofać się z poparcia opcji polskiej, tego co proponował Wojciech Korwanty. I w efekcie dlatego doszło do wybuchu trzeciego powstania śląskiego. Może przypomnę Państwu, zresztą Państwo i tak nie znacie prawdopodobnie układu geograficznego tego Górnego Śląska. No Niemcy chcieli, żeby do Polski przyłączono tylko powiaty praktycznie tarnogórskie, rybnicki i pszczyński, czyli tam, gdzie Polska wygrała zdecydowanie. Natomiast całą resztę chcieli dla siebie. Polacy chcieli praktycznie rzecz biorąc cały Górny Śląsk, to była tak zwana linia Korfantego, aż do Odry na południu, idąc od granicy z Czechosłowacją w kierunku Gogolina i pod Gogolinem odbijało dopiero w kierunku prosto na północ. To była granica, to była ta tak zwana linia Korfantego. Kiedy Wojciech Korfanty, tak jak powiedziałem, zdecydowany przeciwnik polskiej organizacji wojskowej, zdecydowany przeciwnik działań zbrojnych, urodzony cywil i pacyfista, dowiedział się, że zapadnie niekorzystna decyzja na temat podziału Górnego Śląska, wówczas on przede wszystkim parł do tego, żeby wybuchło powstanie. Co ciekawe, nawet Mierzyński, ówczesny dowódca POW, zawahał się, kiedy dowiedział się, że Francuzi są przeciwko. I wtedy Korfanty cały swój autorytet położył na szali. Był tym, który przeforsował jednoosobową decyzję, że ma być powstanie. I teraz wróćmy do samego powstania. 40 tysięcy ludzi zrzeszała Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska. Ona wtedy nie miała formalnie tej nazwy, ale ta nazwa się tak utrwaliła, że pomimo iż po drugim powstaniu śląskim tą organizację formalnie rozwiązano, na jej miejsce utworzono nową, której nazwa potem ewoluowała, to w świadomości społecznej przetrwała nazwa POW i dlatego ja ją będę stosował. Polska Organizacja Wojskowa w przeddzień wybuchu trzeciego powstania śląskiego liczyła 40 tysięcy zaprzysiężonych członków. Dokładnie według ostatniego raportu 40 470 osób. Dla porównania, w przeddzień wybuchu powstania styczniowego liczba sprzysiężonych to było raptem 20 tysięcy, a więc połowa. Co więcej, w pierwszym ataku
pierwszym dniu powstania styczniowego do walki przystąpiło raptem 6 tysięcy. No pozostali nie wzięli udziału w akcji z różnych powodów. Nie dotarł rozkaz na czas, po prostu odmówił wykonania rozkazu. Różne były tego przyczyny, ale raptem co trzeci wziął udział w pierwszym wystąpieniu. Nigdy wojska powstańcze w linii nie miały więcej niż 35 tysięcy ludzi. W szczytowym okresie to takiego poziomu doszło. Tu mamy 40 tysięcy zaprzysiężonych. Na zbiórce stawili się praktycznie wszyscy. Ja przeglądałem wszystkie spisy, gdzie były listy obecności i praktycznie rzecz biorąc wszyscy byli odhaczeni. To były pojedyncze osoby, które nie przyszły, a co więcej, ktoś przyprowadził kolegę, więc efekt był taki, że było nawet więcej niż było zaprzysiężonych. W ciągu kolejnych kilku dni liczba powstańców wzrosła do ponad 60 tysięcy. W tym było około różnie 5-7 tysięcy. Różne są szacunki. Nie ma takiej listy, nie ma takiego dokumentu zbiorczego, który by to ujmował, ale z tego, co ja dotarłem w dokumentach do tych danych, skłaniam się, że między 5 a 7 tysięcy ludzi to byli ochotnicy z innych regionów polskich, a prawie 20 tysięcy powyżej tych 40, czyli w sumie prawie 60 tysięcy, to byli miejscowi górnoślązacy. To nam daje do myślenia, jak nieprawdopodobne było zaangażowanie Ślązaków w powstania. Taka ogromna masa ludzi z tak niewielkiego w gruncie rzeczy regionu gotowa była zaryzykować zdrowie, a nawet życie, żeby walczyć o przyłączenie śląskiej ziemi do Polski. Ale żeby nie było tak różowo, to tutaj już była wspomniana organizacja Selbstschutz. To był niemiecki odpowiednik POW. Przeddzień III Powstania Śląskiego, jego liczebność, dowództwo POW szacowało i prawdopodobnie są to szacunki bardzo bliskie rzeczywistości. To było 35 tysięcy. 35 tysięcy Ślązaków gotowych było z kolei przelewać krew za to, żeby Śląsk był niemiecki. Co więcej, w kolejnych dniach liczba ta wzrosła o kolejnych ochotników, prawda? Jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to wszystko pod uwagę, to okazuje się, że w niektórych rocznikach, czyli powiedzmy wśród ludzi między 20 a 25 rokiem życia, zaangażowanie w powstanie, jeżeli weźmiemy mężczyzn w tym wieku, zaangażowanie w powstanie, bądź to po jednej stronie, bądź to po drugiej stronie, było niemal powszechne. Jak bardzo spolaryzowana była ludność śląska. I to jest właśnie też kolejna odpowiedź. Jacy są Ślązacy? Czy są propolscy, czy są proniemieccy? Są albo propolscy, albo proniemieccy i najczęściej są bardzo zdecydowanie bądź propolscy, bądź proniemieccy. Bardzo niewielu, wbrew temu, co się próbuje sugerować, to jest takich, którym to jest obojętne. A przynajmniej wtedy, w tych czasach przełomu, podobnie zresztą było w czasie II wojny światowej, tak jak tu już powiedziano, bardziej nawet specjalizuje się w Armii Krajowej na Śląsku i Okręgu Śląskim Armii Krajowej niż w powstaniach śląskich, bo to jest właściwie ten mój podstawowy temat. Ale to nam pokazuje, jaki był ówcześnie Śląsk. Dzisiaj mówimy o ruchu autonomii Śląska, do czego nie mogę nie nawiązać. Tak, jest na Śląsku ogromna grupa, znaczy ogromna, spora, niemała grupa ludzi takich, którzy Polski do dziś szczerze nienawidzą i którzy szczycą się tego, tym, że ich pradziadkowie byli w Selbstschutzu, a ich dziadkowie byli we Freikorpsie czy w innych formacjach ochotniczych niemieckich. Jeżeli mówiono tutaj o autonomii, która została wprowadzona, kto i po co autonomię wprowadził? No przede wszystkim zarówno Niemcy oferowali autonomię Śląskowi, jak i Polska oferowała Śląskowi autonomię, ale dla kogo?
ile Niemcy oferowali ją po to, żeby skusić Polaków do tego, iżby przyjęli ten wariant funkcjonowania w ramach państwa niemieckiego na zasadach autonomii i żeby nie robili w związku z tym powstania, bo po co, skoro mogą mieć szeroką autonomię, analogicznie Polska zwracała się z ofertą autonomii głównie do ludności niemieckiej i proniemieckiej. Po to, żeby przekonać ją, żeby nie walczyła zbrojnie, nie przeciwstawiała się planom przyłączenia Śląska do Polski. Takim głównym rzecznikiem, prawie dzisiaj złośliwie bym powiedział na sztandary, przez Ruch Autonomii Śląska jest ksiądz Tomasz Reginek. Ksiądz Tomasz Reginek był bliskim współpracownikiem Romana Dmowskiego. Tak, to był człowiek blisko współpracujący z narodową demokracją. O nim można powiedzieć, że był ojcem autonomii Górnego Śląska. Tylko co on mówił wówczas? Że autonomia ma być rozwiązaniem tymczasowym, to pisze w swoich pamiętnikach, ma być rozwiązaniem tymczasowym, które pozwoli bezkonfliktowo połączyć Śląsk z Polską i doprowadzić do jego integracji. Jeżeli dzisiaj Ruch Autonomii Śląska powołuje się na księdza Tomasza Reginka, to jest to chichot historii. Prawda? Co ciekawe, głównym takim rzecznikiem autonomii dla Śląska ze strony niemieckiej była właśnie Partia Centrum. Ona to tworzyła te swoje przybudówki, które miały za zadanie doprowadzić do powstania śląskiej autonomii w ramach państwa niemieckiego. I co ciekawe, po podziale Górnego Śląska w Niemczech odbyło się referendum, czy Śląsk, ta jego część, która została przyłączona do Niemiec, czy ma mieć autonomię. I co ciekawe, przed tym referendum ci, którzy wcześniej odpowiadali się za autonomią, ale w ramach państwa niemieckiego, przeprowadzali kampanię pod hasłem kto za autonomią, ten Polak. Ci autonomiści, ci zwolennicy autonomii. Oni prowadzili kampanię kto za autonomią, ten Polak. I rzeczywiście, jedyną strukturą, która konsekwentnie była za autonomią, był Związek Polaków w Niemczech, który prowadził w tym czasie rozmowy z Partią Centrum, i żeby oni się nie wycofywali ze swoich wcześniejszych deklaracji. A kiedy stało się jasne, że i tak się wycofają, to co zrobili? Wezwali do bojkotu, ale było już to na tyle późno, że ta informacja o bojkocie dotarła stosunkowo późno i nie zdołała się rozejść wśród ludności. Do tego nie wszyscy podpisali się, przywódcy Związku Polaków w Niemczech, za tym oświadczeniem, co spowodowało pewne zamieszanie, ale jeśli weźmiemy pod uwagę frekwencję i ilość głosów na rzecz autonomii, to okazuje się, że że ci, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu, względnie głosowali za autonomią, ta liczba, ta ich suma pokrywała się z liczbą osób głosujących za Polską w okresie plebiscytu. I to teraz widzimy najlepiej, że tak naprawdę hasło autonomii to było jedno wielkie oszustwo. I tak naprawdę i Polacy nie chcieli tego, ani Niemcy tego nie chcieli. Po prostu był to wielki niewypał, a powoływanie się dzisiaj na to jest po prostu naprawdę chichotem historii. Dziękuję serdecznie za uwagę. Szanowni Państwo, tak jak zawsze na naszych spotkaniach, po tym, gdy prelegenci zakończą swoje wystąpienia, następują pytania od publiczności. Zachęcam do ich zadawania. Ja mam już osobę pierwszą, która chciałaby zadać pytanie. Proszę, Piotrku. Ja mam pytanie do pana redaktora przede wszystkim właśnie o kwestie związane z organizacjami, które
funkcjonowały na terenie Górnego Śląska i nie tylko. I właśnie też niejako to się łączy z tym, co mówił pan profesor o wszechpolskości właśnie idei narodowej, czyli o między innymi tutaj na zasadzie każda piszka spełniona chwalić, ja to mówię jako działacz Towarzystwa Gimnastycznego Soku w Lublinie, o roli Towarzystwa Gimnastycznego Soku, członków Towarzystwa Gimnastycznego Soku, czyli w tym wypadku Wojciecha Konfantego, który był prezesem przez pewien czas katowickiego. Poza tym teren śląski, o ile ja się dobrze nawet doczytałem, bo idąc tutaj miałem okazję czytać jeden artykuł przygotowywany do jednego czasopisma na temat właśnie sokolstwa na terenie Górnego Śląska, gdzie te relacje POW z Sokołem były całkiem inne niż w innych rejonach kraju, czyli szereg Sokołów śląskich jednak stanowiło też trzon i główną część właśnie POW na terenie Górnego Śląska. Ja bym wręcz nawet powiedział więcej. Tak naprawdę to POW powstała na bazie Sokoła. No bo jeżeli weźmiemy pod uwagę no, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, to była kuźnia kadr dla przyszłej POW. Wiemy, że cieszyło się ono ogromną popularnością na Górnym Śląsku. No, pierwsze gniazdo powstało już w 1895 roku właśnie w Bytomiu. I od tego czasu jest nieustanny rozwój. A gdzie powstaje Polska Organizacja Wojskowa? U Drejzy, prawda? A kim był Drejza? No był szefem Sokoła. Kto był na zebraniu założycielskim POW? No, wszyscy prezesi powiatowi Sokoła, którzy nagle zostali prezesami powiatowych struktur Polskiej Organizacji Wojskowej. Także to nawet nie jest to, że oni wspierali. To była praktycznie rzecz biorąc, no, samo serce Polskiej Organizacji Wojskowej. W dużej mierze wręcz można powiedzieć, że POW była formą kontynuacji organizacyjnej, tyle że zbrojnej, bo ile wiadomo, że Towarzystwo Gimnastyczne Sokół to głównie trudniło się organizowaniem zawodów sportowych, sprawami kultury fizycznej, ale także sprawami ideowo-wychowawczymi. Natomiast POW była organizacją paramilitarną, w pełni wręcz wojskową. Natomiast to była tak naprawdę, to był tak naprawdę dawny Sokół. Ja chciałem tą wypowiedź sprowokować. Szanowni Państwo, czy mamy kolejne pytania? Ja mam takie pytanie. Czy obecnie spowodzili się z Wychadą Śląska, czy są jakieś organizacje, które po prostu... Proszę? Czy są jakieś organizacje, które po prostu jakby no wzywają do tego, żeby Śląsk znowu był niemiecki? Czy są jakieś takie organizacje wdzięczne? No, to takich organizacji to jest mnóstwo. Wystarczy odpowiednie strony na Facebooku prześledzić, ileż tam tego jest. No. Wielu Niemców nie pogodziło się, no a niestety też wielu śląskich Niemców nie pogodziło się z tym, że Śląsk należy do Polski. I ta sprawa jest otwarta. No, ani niepodległości, ani wolności, ani granic nigdy nie są dane raz na zawsze. I to trzeba mieć tego świadomość, że to nie jest tak, że za 100 lat na 100% będzie Polska funkcjonowała w tych granicach, zwłaszcza jeżeli nie będziemy myśleli realnie o ich obronie. A Niemcy, no, Niemcy jak Niemcy, no, dla mnie Ruch Autonomii Śląska jest zdecydowanie formacją proniemiecką, a start w ostatnich wyborach jako lista mniejszości niemieckiej, no to chyba rozwiewa wszelkie wątpliwości, kogo oni tak naprawdę reprezentują. A wystarczy prześledzić ich wypowiedzi, z czego oni są tak naprawdę dumni, a powstania śląskie dla nich to jest rzecz najtragiczniejsza w dziejach Śląska. To jest coś, co jest, no nie wiem, wrzodem na historii tego regionu. No tylko tyle mogę powiedzieć w tej sprawie. A jeszcze tak tytułem tego Sokoła, no mój pradziadek był, stał na czele Sokoła w Łabłędach, tak, był prezesem miejscowego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego Soku, no i był
komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej właśnie w tychże Łabędach. Także to był naturalny proces. Drodzy Państwo, prosimy o kolejne pytania. Proszę. Pan Sen wspomina, że zajmuje się historią AK na Śląsku. W Lublinie, w inspektoracie AK, był taki Marian Zawicki, który był w czasie I wojny światowej pruskim oficerem. Tam był raczej o arystokratycznych, jakichś tam pruskich korzeniach, które uznał za polskie. Później otrzymał Order Gwiazdy Śląska za działalność plebiscytową i był do 1939 roku kuratorem oświaty w województwie śląskim. Tutaj był zastępcą, najpierw był dowódcą ochrony powstania. To było takie stanowisko do takich oddziałów, można by je nazwać niepełnosprawnych, które miały przy okazji tamtej akcji burza zajmować się między innymi ważnymi sprawami pod administracją. Ale został skazany na karę śmierci w marcu chyba 1945 roku, niemal za nic. Mimo że jego równoważni, a nawet bardziej atrakcyjni jako oficjalni skazańcy oficerowie AK, nie zostali skazani na karę śmierci, nawet mimo że podpisali zresztą porozumienie z AK jako wywiadowcy polskiste, a nawet część tych AK-owców oficerów pełniła jednocześnie funkcję w NSZ i w AK lubelskim, bo to było takie bardzo zbliżone, szczególnie w mieście, bo w całym województwie było bardzo różnie, ale czy okręgu, ale ten Zawicki, ponieważ miał znajomości tam i znał bardzo dobrze język niemiecki, no w ogóle mógł równie dobrze uchodzić za arystokrata niemieckiego, jak za polskiego, zorganizował coś w rodzaju wywiadu AK wśród Niemców w Lublinie, czy wśród tych osadników, czy imigrantów niemieckich, jeśli tak nie można nazwać, których było dosyć dużo. Bo w 1944 roku Lublin miał być ogłoszony miastem demokratycznie i etnicznie niemieckim, nie tylko historycznie. Proszę pana, musimy o skonkretyzowanie pytania ze względu na ograniczony czas. No to pytam się, czy pan zna tą historię, bo on zorganizował komórki wywiadu AK na terenach tych właśnie, między innymi Śląska. Nie, przyznam szczerze, że nie słyszałem. A druga sprawa. Panowie trochę upraszczają sprawy te narodowościowe na wschodzie, bo to miały zupełnie inny charakter niż ta magnateria i chłopstwo. Matka pochodziła z Chełma i nie wiedziała, że tam są w ogóle Ukraińcy, bo oni się przedstawiali jako Polacy. To były sprawy właściwie kleru, tego grekokatolickiego czy prawosławnego tu na Wołyniu, i to samo na Litwie. W czasie powstania styczniowego nie był znany język litewski, poza niewielką ilością wsi, głównie na Żmudzi. Ale nacjonalizm litewski został wyindukowany przez kler litewskojęzyczny, seminarium księży katolickich, gdzie oni się uczyli często litewskiego, nie znając wcześniej, i przez różnych renegatów arystokracji miejscowej, którzy chcieli zająć jakieś tam, bo na przykład głównym ciosem w polskość na terenach tych wschodnich, włączonych do Rosji, to było zaliczenie szlachty tak zwanej zagrodowej do chłopstwa pańszczyźnianego. Na przykład Dom Burmuśnicki miał w Bobrujsku paru dziesięciotysięczną armię polską, gdzie Rosjanie garnęli się i uczyli polskiego, nawet udawali, że są Polakami. Miał ogromne zasoby amunicji, broni i tak dalej, i twierdzę. A Piłsudski wysyłał mu agitatorów, między innymi Liskuna tam pojechał, żeby namawiali do dezercji tych z korpusu Dolbomusickiego.
No i nakłonili go, żeby zlikwidował ten korpus, zamiast wystąpić przeciwko tam generałowi niemieckiemu, który miał zamiar w Leningradzie bolszewików tam zlikwidować. Proszę o kolegę o ustosunkowanie się do tego zarzutu, także upraszczania prawa narodowościowego. Tak mu zachodniło wspólnie powiedzieć, ale nie wiem, czy nie jest. Jeśli nie wschód, to jeśli mówimy o Chełm i tutaj te tereny, to żaden wschód w tamtym rozumieniu, prawda? Nikt nie myślał, czy nie mówił wówczas, że to jest wschodnia Polska, mówiąc na przykład o Małopolsce Wschodniej, czy Galicji Wschodniej. Wschód to tam, prawda, gdzieś daleko, Witebsk i te tereny pierwszej Rzeczpospolitej daleko rozciągnięte. I im dalej, tym z tą narodowością polską w sensie masowym było gorzej. Natomiast tutaj to było bardzo różnie rzeczywiście. Praktycznie kwestie wyznaniowe rozstrzygały o narodowości w sposób, bym powiedział, wręcz ostateczny. I stąd też toczyła się w kresach II Rzeczpospolitej, ale nie w kresach I Rzeczpospolitej. Zmagania narodowościowe łączyły się bezpośrednio ze zmaganiami, do jakiego wyznania ktoś przynależy. W tym sensie na przykład było bardzo dużo mieszanych małżeństw greko-katolickich, na przykład w Galicji Wschodniej, w Polsce Wschodniej. I prawo kanoniczne stanowiło, że w takich małżeństwach nie można zmieniać obrządku. To też był ten powód polskości na wschodzie, był tym zatrzymany. Dlatego to Felix Koneczny i nie tylko, w okresie międzywojennym to większość tak twierdziła, że Unia Brzeska praktycznie zahamowała powód polskości na wschodzie. Ponieważ z miejsca, w sensie kanonicznym, zablokowano możliwość dawnej ludności prawosławnej nawracania na łaciński katolicyzm, bo oni już byli katolikami tylko obrządku wschodniego. I problem był taki, że już na przykład w okresie międzywojennym była duża walka o to, kto chrzci te dzieci, bo sobie tak podkradano trochę duszę. A władze polityczne na to, czy politycy patrzyli na zasadzie takiej, że obrządek rozstrzygnie ostatecznie narodowości. Więc to rzeczywiście w sensie takim oddolnym na tych terenach, jak Chełmszczyzna, tam Woły nawet, czy Małopolska Wschodnia, no to nie było tak, że w sensie ludu to wszyscy byli Rusinami, tak umownie to nazwijmy. Natomiast na pewno jest tak, że szlachta i magnateria zaniedbała w czasie I Rzeczpospolitej coś, co zwiemy wspieraniem pochodu łacińskiego kościoła, z wielu powodów, znaczy z dwóch, znaczy jeden zasadniczy powód był taki, a po co ich do rozumu, tam, czy do naszej elity dopuszczać. Wybudowano kościół od czasu do czasu, jak było tam trochę chętnych, ale równie dobrze budowano cerkwie, równie dobrze mówiono do ludności chłopskiej po rusku i nawet przyczyniano się do ich rusyfikacji. Natomiast zakony, idąc bardzo takim silnym pochodem, kiedy jeszcze Unii Brzeskiej nie było, w kierunku na przyciągania do łacińskiego wyznania, no bo nie było jeszcze katolicyzmu, osiągały gigantyczne sukcesy w tym zakresie, a zarazem w polonizacji ludności, bo to się łączyło, oni nie musieli mieć takiej intencji. Powstrzymała to Unia Brzeska, a szlachta w dużym stopniu nie zadbała na przykład o rozwój sieci parafialnej, na przykład w Galicji Wschodniej. To dopiero Józef Bilczewski, arcybiskup metropolita lwowski, zdiagnozował, że parafii greckich jest o wiele, wiele więcej niż parafii łacińskich, mimo tego, że przecież Polaków jest mnóstwo w Małopolsce Wschodniej, i zaczął rozwijać sieć parafialną łacińską. I tak nie dobił się do tej ilości, której było parafii greckich. I na tym poziomie rzeczywiście ta rywalizacja się odbywała. Natomiast tutaj, co pisał Popławski i Mowski, były te wielkie wizje Polski jeszcze przed rozbiorowi, a więc jeszcze dalej na wschód, w parafiach jest ta kultura polska, przy parafiach katolickich, te teatry, to wszystko, tam się to dzieje. I tak było, wiecie Państwo, ja nie wiem, czy ten, może bym zaryzykował taką tezę. Kto w Polsce wydaje wojnę Kościołowi, znaczy tak, albo ten naród zabije, ale jak nie wygra tej wojny, ale zwykle przegrywa tą wojnę z Kościołem. Bo ostatecznie ten Kulturkampf to chyba wzmocnił ten niechęć do tego, że to jest, te Niemcy to jest jednak coś wrogiego i to katolicy, no właśnie ci polskojęzyczni, no jednak doświadczali to powszechnie, że to po prostu tak nie może być. Wydał wojnę Kościołowi, ostatecznie przegrał ją,
No i być może też przegrali w ten sposób wojnę o Śląsk. Tak samo jest, proszę zauważyć, jak komuniści przegrali z Prymasem Wyszyńskim. Trochę jest też tak, wydaje mi się, po współczesności, ale to zobaczymy, jak rzeczy pójdą, że wydano wojnę Kościołowi w tej nowej rewolucji współczesnej. I gdzieś się objawia ten kryzys, no dzisiaj jest taki jazgot medialny, ale generalnie coś tu nie poszło. Najpierw było taka działalność na zasadzie rozbicia wewnętrznego tego środowiska, ale w pewnym momencie wydano taką frontalną wojnę. No i w tej chwili sytuacja jest krytyczna na tych środowisk, nazwijmy, nowej rewolucji. To tak, oczywiście ten problem wschodni jest skomplikowany, natomiast za czasów pierwszej Rzeczpospolitej narodem była szlachta. I mylnym jest twierdzenie w wielu wypadkach, że to była w sensie politycznym tak bardzo zróżnicowana narodowościowo pierwsza Rzeczpospolita. Była zróżnicowana, ale w sensie narodu politycznego aż nie tak bardzo. Ponieważ to cywilizacyjnie praktycznie był w miarę jednolity twór, czyli łaciński. W miarę, no oczywiście byli też prawosławni, ja nie mówię, że nie, ale w miarę jednolity i on w sensie widzenia pewnych spraw publicznych miał je tożsame. A kiedy mamy te szerokie ruchy oddolne, to zaczyna się wojna, bo praktycznie jest podział, cywilizacyjny podział, nie tylko tego, że po rusku mówi albo jest wyznania wschodniego. Cywilizacyjny, bardzo mocny podział wśród tych, którzy są narodem. A kto wtedy jest narodem politycznym? Wszyscy. No bo oni głosują w plebiscytach, mają prawo wyborcze wybora, mogą kandydować, mogą głosować. Wszyscy. No i to się zaczyna problem na gigantyczną skalę. A były spore zaniedbania wśród, i to mówili narodowcy bardzo głośno, i Dmowski, pisał Pogłaski, gigantyczne zaniedbania polskiej, tak to nazwijmy, szlachty, która nieraz zruszczała Mazurów, którzy napływali, dając im popa czy cerkiew, a co się tam, co mamy budować, tam co innego, nie ma się coś przejmować. Chłop to chłop jest do roboty, a nie do tego, żeby tam jeszcze chciał coś, jakiś praw politycznych, nie daj Boże. To był błąd. Gigantyczny błąd pierwszej Rzeczpospolitej, sprowadzenie chłopstwa do roli trzeciorzędnej w całej, powiedzmy, strukturze mieszczaństwa też, ale przede wszystkim chłopstwa. Pan Wojciech chyba także chciałby się odnieść do tej wypowiedzi? Nie, ja myślę, że chyba jest kompletny. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Chciałabym zapytać pana redaktora, jak to jest... Przepraszam, tylko to znaczy, że to już ostatnie pytanie, które jeszcze raz na to. Więc króciutko, jak to jest z pamięcią o powstaniach na Śląsku i czy pana zdaniem rzeczywiście są one dalej w opinii publicznej, w samorządności, dostatecznie godnie pamięci? No, to jest bardzo trudne, bo jestem niezwykle, jestem po prostu bardzo różnie. Przede wszystkim sprawa jest zaniedbana na wyższych szczeblach. To jest najbardziej bolesne. Nie ma tutaj wsparcia ze strony zarówno władz centralnych, jak i nie ma wsparcia ze strony władz wojewódzkich, gdzie na Górnym Śląsku, w województwie śląskim rządzi Koalicja Platformy Obywatelskiej z Ruchem Autonomii Śląska. Z kolei na Opolszczyźnie Platforma Obywatelska we współpracy z mniejszością niemiecką. I efekt jest taki, że władze wojewódzkie rzeczywiście zachowują się tutaj, delikatnie rzecz ujmując, powściągliwie, a ze strony władz państwowych nie ma kompletnie żadnego wsparcia. Natomiast na szczeblu niższym miast, gmin, powiatów, tu wiele pracy rzeczywiście pozytywnej się robi. No ja nie będę ukrywał, że zarówno moja monografia czwartego pułku piechoty imienia Czwartaków, jak i cztery filmy dokumentalne historyczne zostały sfinansowane przez samorząd miasta Siemianowice Śląskie. W związku z tym tutaj ta pamięć jest pielęgnowana. Co więcej, uroczystości, które się odbywają rokrocznie przy okazji rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, one rzeczywiście mają właściwy wydźwięk i właściwą oprawę, natomiast no, przebiegają w sposób niezauważony. No, zwróćmy uwagę na
drobną, na tą rzecz, o której żeśmy w kuluarach tutaj przed spotkaniem z panem profesorem rozmawiali. Mamy dyskusję o Śląsku, czy to w TVN-ie, czy w TVP i kto jest zaproszony jako przedstawiciel Śląska? Albo Kazimierz Kuc, albo Jerzy Gorzeli, prawda? A ile Ruch Autonomii Śląska otrzymał głosów w wyborach? Czy oni naprawdę reprezentują nas Ślązaków? Przecież nie. Oni reprezentują jedynie niewielki odsetek. Dlaczego więc oni są zapraszani, jak się dyskutuje o sprawach tożsamości Śląska? Mieliśmy sprawę Muzeum Śląskiego, gdzie wybuchła wręcz awantura spowodowana tym, jak ma wyglądać ekspozycja. A jak miała wyglądać? No nagle się okazało, że najwspanialszym dobrodziejcą, największym dobrodziejstwem dla Górnego Śląska był Kulturkamp. Prawda? Że najwspanialsze czasy to były czasy pruskie, a nieszczęściem były powstania śląskie, bo podzieliły rodzinę, podzieliły Ślązaków. Ślązak walczył przeciwko Ślązakowi. To tragedia, prawda? Wojna domowa. W związku z czym profesor Jodliński skądinąd z Krakowa człowiek z Małopolski, nie mający ze Ślązakami nic wspólnego. Był dyrektorem Muzeum Śląskiego, przygotował taką, a nie inną ekspozycję. Ogromne wsparcie na rzecz tego rodzaju działań, preferujących niemiecki punkt widzenia, no, jest to ogromne wsparcie ze strony zarówno państwa niemieckiego, jak i Unii Europejskiej, bo na to są granty. Niemiecka jest prasa regionalna, która nie pokaże powstań śląskich tak, jak my byśmy sobie, reprezentujący tą opcję polską na Śląsku, życzyli. Wyrabia się pogląd, że dzisiaj jest konflikt na Śląsku między autochtonami a ludnością przyjezdną. Tak jak się to mówi, między Hanysami a Gorolami. Problem polega na tym, i to też ze smutkiem muszę skonstatować, że ci Gorole powstaniami śląskimi, nie wiem czemu, się nie interesują. One są naszą wewnętrzną sprawą. To jest konflikt o powstania śląskie, jest konfliktem między Ślązakami, polskimi i Ślązakami niemieckimi. A państwo polskie, a w ślad za tym i wielu Polaków z innych regionów Polski zdaje się tym nie interesować. Na to zwrócił uwagę też pan profesor. Ta myśl polityczna polskich elit, które zaniedbują te sprawy, bo się okazuje, że my nic nie wiemy w innych regionach, że istniał jakiś związek Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym, którzy zrzeszał ogromne masy ludzi. Czy ktoś wie, że na Dolnym Śląsku dziesiątki tysięcy Polaków mieszkało w tym czasie? Bo ktoś powie, że tylko na Górnym Śląsku. Tak, 1,5%, może ktoś powie mało, ale jest to... Ale jedno, 1,5% ludności Wrocławia to byli Polacy, którzy pielęgnowali to od pokoleń. Ale gdy weźmiemy tereny na prawym brzegu Wisły, na Dolnym, przepraszam, Odry, na Dolnym Śląsku, to nagle się okazuje, że tamten odsetek Polaków był całkiem istotny. Nawet wówczas. Armia Krajowa funkcjonowała na Dolnym Śląsku. Kto słyszał o organizacji Olimp we Wrocławiu? A istniały bataliony AK w powiatach namysłowskim, oleśnickim. Kto o tym wie dzisiaj? Prawie nikt. A o tym warto jest mówić, żeby przeciwstawiać się temu, że to są tak jakby ziemie okupowane przez Polskę. Tak jest to prezentowane. Pielęgnuje się wszystko, co niemieckie, odświeża się niemieckie zabytki. No fajnie, że się odświeża, ale czy muszą być akurat niemieckie napisy na nich? Niedawno pan poseł Arkadiusz Czartoryski, skądinąd mój kolega z roku, wrzucił u siebie na Facebooku zdjęcie gdzieś tam na Mazurach, bo już mówimy w tym momencie szerzej, na Mazurach odnowiono dworzec zabytkowy, na co znalazły się oczywiście pieniądze unijne, ale zniknęły polskie napisy z dworca. Nie pamiętam.
pamiętam, w jakiej to jest miejscowości. To jest do sprawdzenia, żaden problem, bo to się zrobiło wokół tego głośno. No i potem konserwator zabytków mówił, że trzeba było przywrócić do stanu pierwotnego. No to Ary Czartoryski mówi, no to wprowadźmy banszuców. Prawda? No, jak ma być stan pierwotny, to niech będzie, to bądźmy konsekwentni. No i niestety tak się podchodzi w Polsce, nie na Śląsku. Tak się podchodzi we władzach centralnych do spraw polskich, bo nie chcemy zadzierać z naszym najlepszym przyjacielem, jakim obecnie są Niemcy, którzy są naszą bramą do Europy. W związku z czym tematów drażliwych wolimy nie podnosić. I efekt jest taki, jaki mamy, że o powstaniach śląskich w Polsce się prawie w ogóle nie mówi. A jest to jedno z nielicznych powstań zwycięskich. Trzecie powstanie śląskie było powstaniem zwycięskim, było powstaniem perfekcyjnie przygotowanym, o czym tutaj piszę w tej książce, ja przeglądałem dokumenty. Nie macie Państwo pojęcia prawdopodobnie, jak szczegółowo dopracowano każdy drobiazg, przygotowując się do walki powstańczej. Tam w tej, a tej miejscowości jest taki, a taki budynek, tam się zmieści tyle, a tyle worków mąki, tyle, a tyle czegoś innego. Jeśli nie zdobędziemy tamtego budynku albo w czasie walki spłonie, to 2 kilometry dalej jest taki, jak można tam dojechać. Wszystko opracowane pod względem logistycznym. Ja mówię o sprawach uzbrojenia i tak dalej, ale takich spraw, które często są zaniedbywane, a które potem okazują się sprawą newralgiczną. Przecież Rosjanie byli o krok od przegrania w powstaniu listopadowym. Dlaczego? Z powodu źle zorganizowanych tyłów. No, brakowało, aby powstanie listopadowe wygrało nie dzięki, też dzięki bitności polskiego żołnierza, oczywiście, bo bez tego by nie było, ale przecież armia Dybicza była fatalnie zorganizowana. Przede wszystkim brakowało dobrze zorganizowanej służby zdrowia. I taka potęga była od katastrofy. Powstanie śląskie, trzecie powstanie śląskie było przygotowane w najdrobniejszych szczegółach i było perfekcyjnie zrealizowane. Tak jak powiedziałem, prawie nie było nikogo, kto by się nie stawił na zbiórce na godzinę przed uderzeniem. Wszyscy byli. Nie było ani jednego punktu, gdzie nie dotarłoby na czas uzbrojenie. Tego uzbrojenia było pod dostatkiem. Bo nie jest tak, że powstańcy byli nieuzbrojeni, byli świetnie uzbrojeni. Ostatni raport mówi o 30 tysiącach sztuk karabinów. Do tego karabiny maszynowe, do tego broń krótka i tak dalej. Praktycznie rzecz biorąc, wszyscy powstańcy byli w pełni uzbrojeni. Skąd mieli? No oczywiście z Polski, no wiadomo, bo też nie jest tak, że Polska, choć oficjalnie się odcięła od powstania, czego wprost zarządem, znaczy nie, o co wprost poprosił Korwanty Witosa, żeby Polska się od powstania odcięła, bo żeby nie sprowokować wojny polsko-niemieckiej. Ale w rzeczywistości państwo polskie wspierało jak tylko mogło powstańców. Przecież przy 17-23 Dywizji Piechoty powstały pododdziały, kilkanaście pododdziałów w sile od kompanii do baterii, w sumie 2000 ludzi, kompanie saperów, ciężkich karabinów maszynowych, łączności, baterie artylerii, a więc takich jednostek, których nie dało się wyszkolić na terenie plebiscytowym. Tam po prostu kierowano ludzi z POW, oni tam przychodzili przy 17-23 Dywizji Piechoty przeszkolenie i tam byli sformowani i z tamtych pododdziałów, czyli z tych dwóch dywizji otrzymali potrzebne armaty, potrzebne ciężkie karabiny maszynowe i wszystko, co im było potrzebne do walki. Także państwo polskie, bo też tutaj mieliśmy walka i wsparcie. Tak, to wsparcie było na każdym szczeblu. Było wsparcie w żywności, której nigdy powstańcom nie zabrakło, co jest niezwykle ważne w tego rodzaju przedsięwzięciu, jakim jest powstanie. Także musimy to też mieć na względzie. To było perfekcyjnie przygotowane i zrealizowane powstanie i dzięki temu było powstaniem zwycięskim. Dlatego warto się go o nim uczyć i warto o nim pamiętać. Słowo takiego do powiedzenia.
bo ja miałem okazję, ten strawiczny zginął taki pan, był w tym rycerstwie jasnowieskim, okazję z nim rozmawiać, bo on był tam gdzieś w zarządach tej mniejszości niemieckiej. I bardzo rzeczywiście, jeśli mówiło się o Polsce, no to były tak gwałtowne wręcz wypowiedzi, no nie będę je tu cytował, bo nie wypada wręcz. Ale staliśmy przed obrazem jasnogórskim i on był, po pierwsze, był w pierwszym zawsze szeregu, a po drugie najgłośniej śpiewał Mario Króla po polsku. Ja nie wiem, właśnie tych Ślązaków, no wiadomo, że ten kult Matki Bożej Częstochowskiej jest, jasnogórskiej jest mocny, ale to jakieś takie lekkie pomieszanie kulturowe, prawda, bo, albo nie do końca czytanie. Ja też mówiłem taki wykład wówczas o roli, prawda, tego obrazu, czy tego kultu dla Polski i on mówił, że mu się strasznie to podobało. Ale a z drugiej strony tego typu reakcje. Gdzieś to jest być może w tym takim definiowaniu siebie na sposób niemiecki, bo Polska jako mniejszość niemiecka wręcz. Coś takiego, jakieś przełamanie dziwne, prawda, że to kulturowo nie jest spójne, ani intelektualnie też nie bardzo daje się to związać tak do końca. Nie wiem, być może to był jakiś przypadek tylko wyjątkowy. Dziękuję. Myślę, że mogę poprosić o gromkie brawa dla naszych kolegów. Dziękować im profesorom za naprawdę bardzo ciekawy i wartościowy występ. Również dziękuję Państwu za przybycie na nasze spotkanie. Jeszcze trzy krótkie ogłoszenia. Jutro w Klubie Inteligencji Katolickiej, którego pan profesor Ryba jest prezesem, na ulicy Rajskiego 3 w Lublinie, to jest boczna od ulicy Głowackiego, w godzinach od 10 do 17, tak? Od 10 do 17? Tak. Będzie miała miejsce konferencja o generale Franco, na którą serdecznie zapraszamy. Ta akcja Pomóżmy Bohaterom, która jest prowadzona przez nasz klub, przez Koło Historyków, także przez Związek Żołnierzy Ludowych Sił Zbrojnych, przez Fundację Kazimierza Wielkiego w Lublinie i przez m.in. tego Towarzystwo Sokół w Lublinie, które nas wspiera. Zbieramy dary żywnościowe i artykuły chemiczne dla kombatantów Armii Krajowej NSZ-u i WiN z Podkarpacia i Lubelszczyzny. Dary można przynosić w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 16 do 19. Do tego budynku, do sali numer 109, która jest tutaj z boku. Zachęcam także do zapisywania się, do włączenia się w życie Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej w Ademeku. To, co zrobiliśmy dzisiaj, jest takim naszym wyjściem zewnętrznym do Państwa, ale skupiamy się również na wewnętrznej formacji, na dyskusjach, na wzajemnym ubogacaniu się wiedzą. Więcej informacji można znaleźć o nas na Facebooku, pod takim właśnie tytułem, jak nazywa się nasza organizacja, a także na stronie kul.pl/wademekum. Jeszcze raz dziękuję wszystkim serdecznie za przybycie i myślę, że to była ostatnia konferencja w tym roku przed świętami. Zapraszam na następne konferencje i wydarzenia Klubu Wademekum w przyszłym roku. Dziękuję jeszcze raz za przybycie.